Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. I na starcie chciałbym powiedzieć, co się tu stało. Dlaczego jestem jakąś postacią, w ogóle nie wiadomo skąd ją mam. Ano dlatego, że jakąś godzinę temu rozgrywałem sobie gierkę. Myślałem ogólnie, że mi się nagrywa przebieg. Tylko co się potem okazało, nagrywanie nie wskoczyło. O, czemu to jest? Halo, czemu to jest zamknięte? Okej. Nie włączyło mi się nagrywanie, przez co straciłem naprawdę... Przepraszam. Cudowny przebieg. Takie magiczne rzeczy się działy. Grałem pilotem. Ogólnie myślałem, że po mnie zginę w trzeciej komorze i będzie koniec. Ale miałem ślepaki, poszukałem sobie secret roomu i ten secret room po prostu dał mi podejście. Po raz drugi pokonałem Givernę, przeszedłem grę po raz drugi, odblokowałem robota, czyli doniosłem telewizor do kuźniarki. Naprawdę tak żałuję, tak jestem zły po prostu, że to się nie nagrało. No po prostu, no... Załamany trochę jestem. Też jakiegoś ziomka nowego odblokowałem. Bo był w celi. Właśnie tu jest ten gościu D20 i tu jest ten typek. Którego odblokowałem z celi. Hej, na pewno uwielbiasz łupy, co? Ja uwielbiam. A szczególnie tęczowe skrzynie. Normalnie to powiedział. Ej. Nie masz ochoty na więcej tęczowych skrzyń? Oczywiście, że tak. No. On też tak gadał. W celi. Mogę to załatwić. Okej, dobra. Załatwiaj. Czy chcesz poznać? I... Tak, chcę. Okej. Okay. Tęczarowa rozgrywka. Taki tryb mamy odblokowany. Mamy 22 kredyty hegemonii. Myślę, że można by coś kupić. Czarny rynek. Nie jara mnie to jakoś. Osobliwość. Tak, kupiłem taśmę klejącą, poza tym. Co jeszcze kupiłem? Kurczę, nawet nie pamiętam, co kupiłem. Pokonałem tego czerwonego arcymaga, też w poprzednim odcinku, który się nie nagrał. Naprawdę, to był taki świetny odcinek, dlaczego on się nie nagrał? No, dobra, było, minęło, trudno, biorę osobliwość. I coś tam jeszcze. Stać mnie na coś w ogóle? Tu? Przewrotna bomba? Dobra, kupmy coś z czarnego rynku może. Żelazne racje. Tak długo tutaj czekają, że no w końcu trzeba. Czyli tak naprawdę teraz moim celem jest doniesienie kolejnych czych. Cząsteczek pradawnego naboju. Czy tam... Jak on się nazywał? Jeszcze raz? Wielkiego pocisku. No to w ten sposób, jeszcze inaczej. No dobra, testujemy sobie dzisiaj w takim razie robota. No i lecimy. Lecimy na Szczecin po prostu. Bez żadnego cięcia, bez przerywania. Aha, takie tęczowe skrzynki. No dobra. O, panie. O, i to odblokowałem w poprzednim odcinku, czyli tego małego typiarza, więc go wezmę dzisiaj. To twój wybór. Oby był rozsądny, bowler. Dobrze, odblokowałem sobie tego zioma, pokonując arcymaga, więc wybrałem go tylko po to, żeby sprawdzić, co robi. Wow, widzę, że jest genialny. I sam robot też widzę, że ma bardzo fajną broń. Od groma po...
od groma pocisków, naprawdę. No właśnie, na to wypada zwrócić uwagę, że robot nie ma zdrowia. On ma tylko tarczę. I tarcza jest jego zdrowiem. No, jak na razie ten szkielecik tak średnio daje radę. Ale naprawdę, robot ma nie dość, że celną tą broń, to jeszcze mega magazynek. Mogę rozlać jeszcze sobie wodę. I dodatkowo, no, elektryzujące strzały mam. I chyba sam jestem odporny na elektryczność, więc naprawdę kozak postać, mi się podoba. Jest nietypowa i trudna, ponieważ nie będę zdobywał na nią żadnego HP. Ups, dobra. Ale powiem tak, no, tyle gimnastyki, co ja się narobiłem, żeby go odblokować, no to naprawdę. Ostatnie piętro było najtrudniejsze, bo musiałem się przedrzeć przez pokoje pełne przepaści, musiałem rzucać tym telewizorem. Bo wiadomo, gdy robię przewrotkę, telewizor wypada. O, a teraz tak naprawdę, zauważcie, robot ma tylko tarczę. Ja mogę sobie tak naprawdę na trzecim piętrze, jeżeli dożyję tego momentu, za free... co to jest? Wziąłem to sobie, żeby nie kusiły cię nietęczowe skrzynie. Twój tęczow... tęczołek? Chyba ciołek, a nie tęczołek. Zabrał mi skrzynkę. Co za ciął. Co ja mówiłem? A, że mogę sobie naprawić windę. To tak easy, bardzo łatwo. Tylko wystarczy, że dożyję. Ale nie no, z taką mocą broni to będzie easy do dożycia. Jak długo ta woda się utrzymuje, no? Nawet długo. Mogę w każdej chwili nią strzelić i podelektryzować. Nope. A, tam jeszcze jeden gościu. Ogólnie robotowi przydałyby się przedmioty generujące mu zdrowie. Są przedmioty, które generują właśnie paczki i najbardziej one by się tutaj nadały. Ogólnie widzę, że pomimo, że tak średnio działa ten szkielecik, to i tak robi robotę. Powoli, ale robi. W ogóle znowu miałem żółwika i ten żółwik też mi pomaga. Aha. Ten żółwik mi pomagał w poprzednim podejściu. Wow. Dobrze, że on obrażenie zadaje. Aha. No, świetnie. Chyba się moje życie powoli kończy. Widzę, że to jeden z lepszych familiarów po prostu jest ten szkielet. Żółwik oczywiście the best. Złomek, ale złomek jest tak rzadki. Naprawdę, raz miałem tego złomka i... no... nigdy więcej tak naprawdę. No, szkoda, bo złomek ogólnie fajna sprawa. Tak ogólnie się zastanawiam, czy jest sens szukania w ogóle treasure roomów tutaj? No właśnie, ja mam ten kolorowy tryb. Czy w treasure roomach jest... właśnie, czy w ogóle obchodzą mnie klucze, czy klucze jest... Aha, ty nic nie masz. Aha, i tu też nic nie ma, czyli... A, czyli klucze też mnie nie obchodzą. Klucze w ogóle nic mnie nie obchodzi, żadne znajdźki. Tylko tarczki, żeby się leczyć i wiona bossa tak naprawdę. Czyli fajnie, bo nie mam żadnej broni, a boss jest latający, więc nie porażę go prądem. Mówi się pech. O, nie, nie, no, 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 idź sobie, podejdź. Dobra, gdzie jest mój kolega? Aha, pieczę go tam. Zapieka go od tyłu. No, no dobra, może by... panika. Ogólnie takie paniki było sporo. Kampienia też było sporo w poprzednim odcinku, więc był on długi, a przynajmniej miał być długi. Dobra, yes. Trzeba skończyć przeżywać to, że się nie nagrało. Ważne, że... no... że wszystko teraz działa. Prawda? Działa?
działa. No dobrze. Koci tron króla nabojów odblokowano. No proszę, nawet... Aha. Po co mi to serduszko? Kluczyki też nie wiadomo po co. Powiem tak, mamy kiepsko z HP. W zasadzie nie obchodzi mnie też szukanie secret roomów, bo nic w nich nie będzie. Znaczy tarczki mogą być. I widzę, że tak, ten Rainbow Mode po prostu polega na tym, że dostajemy... O, jest taśma klejąca, ale nie mamy broni, którą moglibyśmy tu użyć. Kręgosłupów jakiś tutaj jeszcze. Miecz świetlny, kurczę, coś trzeba wybrać. Fajny przedmiot aktywny, ale broń. Najbardziej przyda mi się broń. Co to jest? Minigun chyba. Żadna z tych broni mnie jakoś tak nie usatysfakcjonowuje. To się jakoś podejrzanie świeci. Co to jest? Giverno. Okej. Okay, no. A widzę, ja też elektryzuję te pociski. Ja zawsze zadaję elektryczne obrażenia. Czy jest tu coś pozostałości po tym telewizorze? Znowu jest telewizor, ale wątpię, że drugi raz miałbym go nieść. Po coś. Dobra, broń fajna, tylko zmieńmy na naszą podstawową. Czyli rękę robota. Ponieważ nie musimy tutaj marnować amunicji, nam pomaga zresztą koleżka. Ojojojojojojojoj, panie. Uspokójcie się. Długi cooldown ma. To mi się nie podoba. I widzę, że jak już zacznie w jedną stronę strzelać, to nie odpuszcza. Ale spoko, zawsze jakaś pomoc na polu bitwy. Na pewno gdy będę musiał przykampić, bo mało zdrowia będzie, to będzie pomocne. Okej, okay. Lecimy jak na razie dalej. Przydałby się sklep, a w sklepie pełno tarczy. Naprawdę kiepsko z HP. 3 HP to nie jest wcale dużo. Zwłaszcza na robocie. Nope. Okej, okay, ślepak. Właśnie, też ślepaki by się nadały. Wszystkie amulety tak naprawdę na robota by się nadały. Amulety, ponieważ amulety to są efekty na ślepaki. A biorąc pod uwagę, że nasze tarcze, że tarcze działają jak ślepaki, no to również mielibyśmy efekty na tarcze, więc bardzo dobrze. Wszystko na plus tak naprawdę. Przeżywalność zwiększona, chociaż z przeżywalnością zwiększoną to akurat nie do końca, ponieważ musimy stracić HP, żeby się to uruchomiło. Więc powiedzmy po prostu jakaś zwiększona taka osłona, gdy już oberwiemy. O nie, no. Tego to się tutaj nie spodziewałem. Gin! Dobrze. Very good. Chodźmy do sklepu. Może uda się zakupić jakieś tarczki? Cudownie. Jeszcze jedną chcę kupić, na pewno. Jakie dźwięki wydaje ten robot. Jest jeszcze... Jeszcze kilka postaci do odblokowania, ale nie do końca wiem, jak je odblokować, więc... Świetnie. To było piękne. To było jeszcze piękniejsze. Chyba ginę. Chyba trochę bardzo. O matko, ej, tu jest Rambo! No i zginąłem. Okej. Ogólnie to... Wróćmy do tego. Do wyłomu. Oczywiście bierzemy robota i... Widzę, że zarabiam, pomimo wszystko zarabiam kredyty. Ej, to jest ciekawe.
A bo wiecie co? W sumie mogłem szybki restart. Nie chcę wyłączać tego Rainbow Mode'a. Niech to będzie odcinek taki poświęcony temu. Czy trafiło się coś lepszego? Fajne działo. To coś. Znowu ziomek. To. Ładowana broń ogólnie i nie pamiętam co ona robi. But it's super fun, więc bierzemy ją. Tak. Szybko przechodzimy, sobie jeszcze jedno podejście. To ma być raczej takie luźne. O. A jednak masz treasure roomy. Aha. Jednak nie. I teoretycznie... No właśnie, ciekawe czy jak on siedzi na tym, to ja mogę zniszczyć skrzynkę i na przykład złom mi wypadnie. I fajnie by było jakby mi złom wyleciał i... mogę sobie złomka trafić w ten sposób. Spróbować trzeba. Na pewno trzeba spróbować. Może jeszcze powiem, co mi się nie podoba w robocie. Na przykład to, że gra nie uwzględnia, że nim gramy. Jakby... gra daje nam czerwone serduszka, żeby nas leczyć, ale my nie potrzebujemy tych serduszek w żadnym wypadku. Nam potrzebne są tylko tarcze. I się tak zastanawiam, czy na przykład robot nie mógłby mieć takiego pasywnego efektu, który sprawia, że nie dostajemy serduszek, ale na przykład szansa na trafienie się tarczy jest o wiele większa. To by było na pewno coś cudownego i na pewno zwiększałoby przeżywalność robota, bo na razie to jest postać trudniejsza niż zwykle. Z racji tego, że ciężej nam się leczyć. Okej, o, rycerz. Kręcący rycerz. No naprawdę, pojemność tego magazynka jest przed sobą. Aha. Ciekawe po co mi to. Znaczy, mogę uzupełnić to jedno ammo. Nikt mi nie zabroni. No właśnie. Zelektryzujmy tu coś z... cholera by to. No i odporność na prąd, to jest w sumie dobre. No chodź. Chodź, 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 chodź. O, już woda wyschła. Niestety. Dobre jest to, że nie szkoda mi amunicji tutaj. Kluczyk, no... nadal się zastanawiam, po co te kluczyki, skoro sklepów nawet też nie możemy mieć. To chyba, że możemy coś innego od sklepikarza dostać. Kolejne ammo, no. Nie chcę dawać szczurowi, więc... zrobimy to w ten sposób. I idziemy dalej. Dobra. Niszczymy tą skrzynię. Tak! Tak, jest złom! Moi drodzy, jest złom. Czyli odnalazłem sens szukania treasure'ów. Mamy szansę trafienia na złomka. I to taką sporą, bo skrzynie nas nie obchodzą w tym trybie. Więc jest git. Możemy sobie szukać złomka cały czas. Klucze nas nie obchodzą, więc whatever. Nie będę przynajmniej na nie narzekał, że nie ma i że brakuje. Normalnie... raj! Ciekawe jakie to obrażenia zadaje. Widzę, że takie średnie. Takie se. Oho, książeczki. Nieinteresujące lektury. O, kluczyki może... kluczyki możemy użyć, żeby dostać się na piętro półtora, na przykład. No, ciekawe, no trzeba po... aha. No i to jest ten problem robota, o którym właśnie mówiłem. Czyli dostajemy czerwone serduszka, z którymi nic nie możemy zrobić. Przydałby się jakiś taki... konwerter serduszek. Taki przedmiot może nawet aktywny. Albo pasywny, whatever jaki.
Aha, świetnie. Który przemieniałbym nam czerwone serduszka w tarczki. Albo w amunicję, albo w cokolwiek. Cokolwiek innego, byleby nie to coś. I może przeżyjmy tego bossa, co? Bo tak trochę lipa. Bardzo lipa. Właśnie mogę go zalać prądem. Aha, tylko raczej zginę prędzej niż go zaleję prądem. Mewa! Ja cię proszę. No Mewa Ewa normalnie. Gatlinga. Albo mi się wydaje, albo jej pociski jakoś przyspieszyły. O! Kiepsko. Ucieczka. Panika! Panika, panika! Jest, dobra. Na jeden HP. Odblokowano bilet. Co robi bilet? I don't know. Dobra, mamy tarczkę, czyli HP APA, jakby nie patrzeć. I... No i co ja mam tutaj robić, kurczę? Kluczy do niczego użyć. W sumie Secret Room? Secret Room mógłbym poszukać. Bo być może trafią się skrzynie, na których będzie ziom siedział. No i mamy... A nie, to nie jest bilet. Czy to jest ten bilet? To jest HP up, w ogóle niepotrzebny. Opaska na oko, czyli... damage up. Co to jest to? Nie pamiętam. Weźmy bilet. Masz swój? Teraz pytanie, co to jest? Chamstwo! Okej, okay, mogę użyć biletu. Tylko pytanie, po co? Co robi bilet? Chyba się wstrzymam na jakiś trudniejszy pokój. Na wypadek, gdyby miało to czyścić po prostu całe pomieszczenie. E? O! Dobra, użyjmy. What? Nie wierzę. A i mogę go reużywać, więc to jest naprawdę spoko. Czyli bilet jest zarąbisty. Ale nadal broni nie mamy. I to mnie martwi. Dobra, panowie granaciaki, gincie. To jest trzecia komora, czy druga? Czy zapomniałem, już skleroza mnie bierze. Już skończyłeś? Fajnie by było, gdybym mógł tam podejść do gościa i go skłamsić tutaj bardzo ładnie. Specjalne pomieszczenie to jest... Raida Altar. Coś nieprzetłumaczone. Trzy kryształy głon. Stracę je prawdopodobnie bardzo szybko. O! O, no i w sumie teraz już wiem, dlaczego twórcy się nie zdecydowali na coś takiego, że na przykład otrzymując trafienie w tarczę, tracimy te kamienie. To nie działa w ten sposób, że jest na odwrót, dlatego że no, robot by ich nie tracił. I im więcej by uzbierał takich kamieni, byłby OP. Więc już w sumie sam sobie wyjaśniłem, dlaczego przy uderzeniu w tarczę tracimy nasze kamienie. No właśnie, dziękuję. Kamienie poszły się rąbać. Trafił mnie rycerz. No nie wierzę. A ogólnie uważam go za bardzo prostego przeciwnika. Powolny. Nie bije mele. No więc słabo z nim. Właśnie, przydałaby mi się jakaś postać, która właśnie bije tak z jakiegoś, nie wiem, z pięści. Jakaś broń mele by mi się nadała. Chciałbym powalczyć tu taką bronią. W nuklearnym tronie było takiej broni sporo, tylko czasem nie wychodziła mi ona na dobre. Ale w sumie
Jakbym się nauczył na to grać? Da, w nuklearnym dronie w sumie... Oj! Broń niszczyła pociski. W sensie ta bezdystansowa. Bezpośrednia, o, może w ten sposób, bo... Ja to ci... Dobra. Jeszcze żyję. A, amunicja niepotrzebna do niczego. Nie, ja mam nadal... Dobra. Typie. Dawaj mi to. Złomek? Śmieć. Ej, ogólnie fajny tryb. Podoba mi się ten tryb. To jest coś lepszego niż to turbo. Albo ten super randomizer. Aha. Super randomizer. A nie, idź mi stąd. Wynoś się, szczurze. Dobra, jeszcze jeden treasure room. Ogólnie... W sklepie możemy się przejść. Możemy. Ej! Teoretycznie to spłonkę możemy sobie kupić. I nawet ją donieść. Chociaż. Z moim skillem na robocie? O nie. No powiem tak, gorzej trafić nie mogłem. Mewa! Walcz z nim! Ojojojoj! Zniszcz go! Ała. No nie. Help me! Halo, Mewa? O, załatwił ją. Jak dobrze. Nawiedzone naboje odblokowano. Typie. Dawaj mi złom. Dziękuję. Ile jest procent szans na to, że trafię złomka? Mało. Dużo za mało. Ojoj. Nigdy nie oberwałem w takim pokoju chyba jeszcze. Więc zawsze musi być ten pierwszy raz. Okej, duszek bardzo ładnie się zespałnił, bo tak naprawdę nie zrobił mi krzywdy. Witamy. Raczej zaraz mnie tutaj pożegnają. Ale gruba impreza, kurczę. Dobra, dawaj. Git majone... O! Majonezik. Ała! No! Serio. Trafił. Nie zdążyłem zrobić uniku. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Trzy podejścia w jednym odcinku, no. Tego nie było chyba nigdy. Teraz się muszę nagrać za to, co się nie nagrało. Co to jest to i co to jest to? I to też jest fajna broń i... Ogólnie fajne bronie. HP upy mnie nie obchodzą. Co mi daje ten tron? To chyba nie jest broń. Sprawdźmy, co robi tron. Aha, już widzę, że... Już widzę, że latam. To jest cudowne. Ej. Latam, a mój unik robi takie piu piu piu. No to... Ej, nieźle. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Fajny przedmiot. Naprawdę, bardzo fajny. Dobra. Typuńcie! O, come on. Ja mam dzisiaj pecha jakiegoś normalnie. Odcinek mi się nie nagrał. Lamie jak cholera. No po prostu, no nie. Ging. Po prostu. Łe. Gincie. Gincie od porażenia. Zrobię na was szokujące wrażenie. Dobra. Daj mi to. Idź mnie. Idź mnie, nawet się nie pokazuj na oczy. Ups. Hello there. Ci przeciwnicy chamsko strzelają w tą beczkę. Oni wiedzą, że ja dostanę. A raczej powinienem dostać. Wow. W sumie teraz ten tron zachęca do robienia uników, ale
Wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy jakichś naprowadzających pocisków mieli, to raczej ma taki słabawy sens. Naprawdę rozrzut niesamowity, tak naprawdę rzuca dookoła randomowo pociski. Ale zawsze może coś tam trafi. Aha, jeszcze rycerz na dobre zakończenie dnia. O, jeszcze. Come on. Wiecie co, tak ogólnie dzisiaj chyba powinienem skończyć odcinek, bo coś nie jestem swój. Coś nie swój jestem dziś, no tak bywa czasami. Okej, szybki pokoik z rycerzem, nic więcej. Ale trafiaj. Typie, trafiaj. W tej grze chodzi o to, żeby trafiać i żeby unikać. Też przy okazji nie. O, no i miodzio. O, haj. Nie zdążył wystrzelić. To się nazywa mieć pecha. Aha, dwóch rycerzy, byleby mnie nie wzięli w crossa. Okej, dobra, żyję. Dobra. Ty. Ginże. No gin. Ale gin, no. Jeszcze tutaj bombelek. Mister Bombelek. Ja rzucę sobie tym. Czemuż by nie? Skoro zachęcają do robienia uników. Patrzcie, wszystkie pociski idealnie ominęły przeciwnika, no. Łeps. Ej, to nawet damage sadzi niezły. Nie ma co narzekać na ten tron. Znaczy, narzekać na ten tron, on daje latanie, więc... Tu nie ma nic do narzekania, to jest genialny przedmiot. Sam w sobie. A to, że nam daje taką modyfikację, to powinienem się jeszcze dodatkowo tylko z tego cieszyć. Ale pełno rzeczy nowych poodblokowywanych. Ja nie wiem, czy odblokowanie robota po prostu daje mi takie nowe możliwości? Że masz tu graczu odblokowywał kolejne rzeczy, tak masowo? Możliwe. Zielona skrzynia, no taka szkoda rozwalać. Złomek? No przynajmniej z zielonych skrzyń mogłaby być jakaś duża szansa na to, no. Może z czerwonych? No, według mnie... Im lepsza skrzynia, tym większa szansa na tego złomka powinna być. I boss odporny na oczywiście mój przedmiot aktywny, bo po co dać bossa, z którym mam realne szanse zwycięstwa? Aha, przygwoździł mnie. To jest najgorsze w tym bossie, że on lubi przygważdżać. No użyłem ślepaka i dostałem tarczę, no. Najgorzej jak się... no. Nie, dobra, to nie jest mój dzień. Jeżeli zginę na tym bossie, to poddaję się. Ewidentnie. Chociaż to... No dawaj, no pokonamy go. To jest pierwszy boss, no... Aha, po mnie. Albo nie? Po mnie. Już widziałem ten pocisk. No, widzicie. Strasznie nieswój dzisiaj jestem. Najgorzej, że najlepszy odcinek mi się nie nagrał. Dobra. Tak, oddawaj mi moje jednokolorowe skrzynie. I w następnym odcinku sobie polecę. O kurczę, ale chrypa mnie złapała.
następnym odcinku polecimy sobie normalnego rana, chyba też robotem. Więc póki co, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, hej hej!